14-letnia Weronika wyszła do szkoły i zaginęła. Policja opublikowała apel. Policja z Gdyni poszukuje 14-letniej Weroniki Prangi. Nastolatka wyszła w środę, 27.03, do szkoły, ale do dziś nie wróciła do domu. Śledczy podkreślają, że każda wiadomość może okazać się kluczowa w procesie poszukiwania dziewczynki. Gdynia, trwają poszukiwania 14-letniej Weroniki. Weronika Pranga wyszła w środę 27 marca do szkoły. Kiedy opuszczała dom, było około godziny 7 rano. 14-latka z zajęć jednak nie wróciła i do dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się dziewczynka. Policja z Gdyni opublikowała zdjęcie nastolatki. W komunikacie wskazano, że trwają poszukiwania 14-latki. Nikt nie wie, jakie były kroki Weroniki Prangi po wyjściu z domu. Nastolatka wyszła do szkoły. Jak wygląda zaginiona nastolatka z Gdyni? Weronika Pranga ma szczupłą budowę ciała i mierzy około 162 cm wzrostu. 14-latka ma zielone oczy i ciemne włosy. Poszukiwana dziewczynka ma bladą cerę. Znakiem szczególnym jest blizna na czole, która powstała w wyniku ugryzienia psa. W dniu wyjścia z domu 14-latka ubrana była w ciemne spodnie i niebieskie buty. Weronika Pranga miała na sobie szarą kurtkę. Trzeba wziąć jednak pod uwagę fakt, iż nastolatka mogła się przebrać. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach nastolatki. Policjanci pracujący nad znalezieniem 14-latki z Gdyni opublikowali apel skierowany do wszystkich, którzy posiadają wiadomości o tym, gdzie znajduje się Weronika Pranga. Każda informacja może pomóc w sprawdzeniu nastolatki do domu. W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z komisariatem policji w Gdyni, chroni telefon 47 74 21 355, dyżurny jednostki, lub pod numerem alarmowym 112, apeluje policja.